Witamy Państwa serdecznie. Otóż, Szanowni Państwo, mamy do czynienia z zaplanowaną i zorganizowaną operacją, którą realizuje Tusk z Bodnarem, aby zniszczyć w Polsce wszystko to, co zagraża zewnętrznym interesom, szczególnie interesom niemieckim. Na początku zniszczyli nasze szanse rozwojowe. Centralny port komunikacyjny w tej najambitniejszej wersji, porty, Odra, Atom. I teraz przystępują reparacje i teraz przystępują do akcji zniszczenia opozycji demokratycznej, tej, która zagraża w przyszłości zewnętrznym interesom, których reprezentantem jest Donald Tusk. Jednym z elementów tej operacji jest kolejny wniosek, który dzisiaj pewnie będzie przegłosowany, o areszt posła opozycji. Ja chcę Państwu przypomnieć, że sytuacje, w której aresztuje się posła, powinny być sytuacjami absolutnie wyjątkowymi, które nie pozostawiają żadnej wątpliwości, dlatego że za każdym razem zewnętrznie może być to oceniane jako atak na demokrację. A w tym wypadku jest tutaj powiedzieć, że wiele wątpliwości to jest nic nie powiedzieć. Szanowni Państwo, żeby powiedzieć, że proces karny jest organizowany uczciwie i zgodnie z zasadami demokratycznymi, zachodnimi standardami, to potrzebnych jest kilka rzeczy. Po pierwsze, legalnie działający organ, który składa taki wniosek. Po drugie, obiektywnie prowadzący to postępowanie śledczy. Po trzecie, uczciwie zdobyte dowody. I po czwarte, obiektywny sąd. I teraz spójrzmy na te wszystkie cztery elementy. Po pierwsze, legalność działalności organu. Proszę Państwa, czy to nie jest śmieszne, że o przestrzeganiu prawa mówią ludzie, którzy zajęli te stanowiska, które dają im tą legitymację, łamiąc wszystkie możliwe ustawy. Prawo, przypominam, przestrzeganie prawa to jest przestrzeganie ustaw. Oni zajęli to stanowiska w prokuraturze krajowej siłą, łamiąc wszystkie ustawy. Jeszcze raz chcę przypomnieć, że żeby odwołać prokuratora krajowego, była potrzebna zgoda prezydenta Rzeczpospolitej. Prezydenta, który przecież też został wybrany w wyborach demokratycznych, który dalej posiada swoją legitymację. Oni jednak uznali, proszę Państwa, że nie będą tego wymogu ustawowego spełniać i uznali, że wyżej od ustawy, czyli od obowiązującego prawa, jest opinia prawna, która nie jest źródłem prawa, która mówi, że w ustawie powinno być coś, czego nie ma, czyli okres powrotu ze stanu spoczynku. Ja przypomnę, to jest mniej więcej, proszę Państwa, tak, jakby ktoś Państwu ukradł samochód i potem stając przed sądem mówił, że on miał prawo ukraść ten samochód, ponieważ uważa, że w ustawie powinien być zapis pozwalający na kradzież samochodu. Co prawda takiego zapisu nie ma, ale on ma opinię prawną, która mówi, że to powinno być. Więc ludzie, którzy gangsterskimi metodami na takiej zasadzie zajęli budynki prokuratury, dzisiaj chcą kogoś uczyć z przestrzegania prawa. Przypominam, że w tej sprawie stanowisko wyraziło tak. Mamy decyzję Trybunału Konstytucyjnego, który mówi, że prokuratura działa nielegalnie. Mamy, proszę Państwa, stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Mamy decyzję sądów apelacyjnych w Warszawie, we Wrocławiu, które również potwierdzają, że obecnie prokuratura działa w sposób nielegalny. Nawet stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wykazuje absurdy tej wszystkiej tezy, tych wszystkich elementów związanych z czasem powrotu na stan spoczynku. Więc pierwszy element potrzebny do uczciwego procesu, to znaczy legalnie działający organ, został w sposób oczywisty, nie jest w sposób oczywisty spełniony. Drugi element, to znaczy obiektywnie prowadzący postępowanie śledczy. Ja Państwu przypomnę, że wszyscy, którzy prowadzą to postępowanie, zostali zdegradowani przez ministra Zbigniewa Ziobrę. Więc zadaję publiczne pytanie. Jak w takim razie został spełniony artykuł 47 Kodeksu Karnego Wykonawczego, który mówi o tym, że jeżeli istnieje jakiś konflikt interesu, to tacy śledczy nie mają prawa prowadzenia tego postępowania. No bo jeżeli obiektywni mogą być ludzie, którzy prowadzą postępowanie wobec swojego przełożonego, który ich zdegradował, jeżeli oni mogą być obiektywni w tej sprawie, to znaczy, że nasze państwo stoi na głowie. Więc drugi element potrzebny do uczciwego procesu, to znaczy obiektywnie prowadzący sprawę śledczy, jest złamany. Trzeci element, to znaczy uczciwie zdobyte dowody. Ja chcę Państwu przypomnieć, że w tej sprawie mieliśmy do czynienia z torturami w myśl definicji o zapobieganiu torturom ONZ, którą Polska ratyfikowała, to znaczy znęcanie się fizyczne i znęcanie się psychiczne. Więc to jest raz. Kolejny element,
to jest, proszę Państwa, nielegalnie zdobyte dowody poprzez nagrania, które już dzisiaj wiemy, polecam Państwu materiał telewizji Republika, który jakoś dziwnie jest zamilczany, pokazujący, że materiały, na podstawie których ma być aresztowany dzisiaj poseł Romanowski, zostały zdobyte już w momencie, kiedy ten kluczowy świadek, pan Kleks, współpracował z prokuraturą i w związku z tym, od tego momentu, kiedy współpracował z prokuraturą, potrzebne były zgody operacyjne na wszystkie nagrania. Od tamtego momentu do dzisiaj żadnych zgód operacyjnych w tej sprawie, jak wynika z materiałów medialnych, nie było. Więc ludzie, którzy robili awanturę, powołali komisję śledczą, że za każdym razem, kiedy kogokolwiek się nagrywa, potrzebne są zgody sądu, potrzebne są wymogi ustawowe. Dzisiaj bez żadnej zgody sądu, bez żadnych wymogów ustawowych, po prostu na pałę zdobywają dowody w sposób nielegalny. Dodatkowo przypomnę Państwu, że nie kto inny, tylko neoprokurator Kornelu, zaraz jak objął nielegalnie tą funkcję, rozesłał do wszystkich prokuratur informację, że dowody zdobyte z tak zwanych owoców zatrutego drzewa, o których Państwu w tej chwili mówię, nie mają być brane pod uwagę w postępowaniu. I to dotyczy, jak rozumiem, wszystkich, ale nie posłów opozycji demokratycznej. Więc proszę Państwa, trzeci element, to znaczy uczciwie zdobyte dowody, w tej sprawie upada. I ostatni element, to znaczy sąd, który jest obiektywny. Proszę Państwa, ja przypomnę Państwu, że największa część zarzutów wobec Marcina Romanowskiego dotyczy sprawy księdza Michała Olszewskiego. W tej sprawie decyzję podejmował sędzia, który był wiceministrem w rządzie Platformy Obywatelskiej i nie widział żadnego powodu, żeby w związku z tym się wyłączyć. A teraz, jak donoszą media, już wiadomo, że jest ustawiona sędzia, która w sobotę, jest na dyżurze, oni wiedzieli, że ona będzie na dyżurze, która znana jest z podpisywania politycznych apelów, dziwacznych politycznych orzeczeń, o której nie można powiedzieć, że spełnia te warunki obiektywności. Więc wszystkie cztery elementy, które są konieczne w państwie demokratycznym, w państwie praworządnym, do tego, żeby uznać, że taki wniosek jest zgodny z prawem i zgodny ze standardami cywilizacji zachodniej państwa prawa, zostały złamane, czyli legalnie działający organ działa nielegalnie, czyli obiektywni prokuratorzy, dlaczego są nieobiektywni, pokazywałem Państwu, czyli uczciwie zdobyte dowody, jak zdobywano te dowody w sprawie, pokazywałem Państwu, i wreszcie sędzia, co do której znów są, mówiąc to najdelikatniej, ogromne wątpliwości. I jeszcze na sam koniec chcę Państwu powiedzieć, bo to jest tak. My, proszę Państwa, proszę bardzo, przed sądami można stawać, można wszystko pokazywać. Ale czy konieczne w tej sprawie jest areszt? Czy musi być taka manifestacja polityczna? Proszę Państwa, nie da się tego inaczej odebrać niż manifestację polityczną. Szanowni Państwo, to wszystko, o czym mówił europoseł Patryk Jaki, świadczy o tym, że państwo polskie nie działa. Instytucje państwowe zostały w całości zawłaszczone, upartyjnione przez obecną koalicję 13 grudnia, czego najlepszym dowodem jest sposób, w jaki dzisiaj funkcjonuje prokuratura, w której zasiadają osoby, które nielegalnie zostały tam wprowadzone, funkcjonariusze de facto realizujący partyjne polecenia w zakresie szykanowania, represjonowania polityków opozycji. A po co to wszystko z prokuraturą zostało wprowadzone i przeprowadzone na początku, zaraz po przejęciu przez nich władzy? Proszę Państwa, z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, żeby skręcić wszystkie sprawy polityczne i polityków Platformy Obywatelskiej, które toczyły się w prokuraturze, różnego rodzaju korupcji, nadużyć, łamania prawa, a po drugie po to właśnie, by ścigać, czego dzisiaj dowodem jest sprawa pana ministra Marcina Romanowskiego, ścigać ludzi uczciwych, ludzi, którzy realizowali swoje ustawowe zadania związane z zarządzaniem Funduszem Sprawiedliwości. I dzisiaj, szanowni Państwo, osoba, która realizowała swoje zadania w sposób legalny działając, o czym wielokrotnie mówił nawet prezes Kwiatkowski jako szef Najwyższej Izby Kontroli, że nie ma tutaj żadnych nadużyć, bo przecież zostały zmienione przepisy ustawy w zakresie funkcjonowania i wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Nie ma podstaw do tego, żeby stawiać jakiekolwiek zarzuty. Dzisiaj ta osoba jest szykanowana w sposób najbardziej okrutny. Próbuje się dzisiaj uchylić jej immunitet po to, by docelowo umieścić ją w areszcie i w więzieniu. Osobę, która, tak jak powiedziałem przed momentem, wydatkowała środki publiczne zgodnie z ustawą na cele społeczne, wspierając ochotnicze straże pożarne, budując ośrodki dla ofiar przestępstw czy wspierając szpitale. Ja chciałbym powiedzieć tylko jedną bardzo ważną rzecz i przestrzec
tych wszystkich, którzy w tym całym procesie szykanowania osób realizujących zadania państwowe uczestniczą na każdym szczeblu. My będziemy wyciągać z tego daleko idące konsekwencje wobec wszystkich osób, które w tym procederze uczestniczą, i te wszystkie osoby od samej wierchuszki politycznej po dół będą ponosiły w przyszłości konsekwencje za te nielegalne działania, bo to wszystko, co dzisiaj robią nominaci Bodnara, jest nielegalne, bo oni sami zostali w sposób nielegalny, niezgodny z ustawą obsadzeni na swoich funkcjach. Ale więcej tutaj pan mecenas Kazimierz Smoliński. W komisji regulaminowej, jak państwo zobaczycie, ostatnio bardzo przyspieszyły prace, jeżeli chodzi o pozbawienie immunitetu posłów demokratycznej opozycji. Najpierw szybko rozpatrzony wniosek dotyczący posła Wosia, teraz szybko rozpatrzony wniosek dotyczący posła Romanowskiego. Po raz pierwszy jednocześnie też rozstrzygane są dwie sprawy: pozbawienie immunitetu i zgoda na zatrzymanie i areszt. Nie było takich przypadków do tej pory, żeby jednocześnie prokuratura żądała i pozbawienie immunitetu, jednocześnie wyrażała zgodę na areszt. I mamy w bardzo szybkim tempie rozstrzygniętą sprawę dotyczącą prywatnego aktu oskarżenia przeciwko panu posłowi Błaszczakowi ze strony generała Piotrowskiego, który poczuł się urażony, skierował prywatny akt oskarżenia o to, że twierdzi, że pan minister nie miał prawa mówić, że on nie znał sytuacji, czyli pan minister nie wiedział o obiekcie, który wpłynął, a powinien o tym wiedzieć pan generał, natomiast pan generał mówi, że minister powinien o tym wiedzieć. No, kuriozalny zarzut, absolutnie nie nadający się do aktu oskarżenia prywatnego, ewentualnie postępowanie cywilne o naruszenie dóbr osobistych, ale nie postępowanie karne. Bezrefleksyjnie na komisji większość parlamentarna z koalicji 13 grudnia to przegłosowuje i dzisiaj będziemy rozstrzygać o jednym i o drugim, i tak jak tutaj pan europoseł mówił, zapewne jutro przekonamy się, czy tak będzie. Myślę, że duże prawdopodobieństwo, że przez sąd zostanie wyrażona zgoda na areszt i pan Romanowski może zostać aresztowany i jak wszystko wskazuje, mogą być wobec niego stosowane tortury, o których dużo się tak mówi. Ale niestety musicie państwo wiedzieć, mówię to do koalicji 13 grudnia, że wszystkich nas nie aresztujecie.